Witam wszystkich. Tutaj chciałbym nagrać komentarz do ostatniego filmiku pod tytułem Randka MTB. A raczej jak tego nie robić, czyli kiedy facet trenujący zabiera swoją kobietę jakby na przejażdżkę MTB. Jakby pewnie doszukać się całej genezy tej sytuacji, która wygląda tak, że facet chce iść na rower, pierwszy dzień ładnej pogody, tydzień temu minus 10. A teraz fajne słoneczko, plus 14, plus 17 miejscami, gdzie można było jeździć tak naprawdę na krótko jak w lato i było całkiem ciepło. To facet jak na tym filmiku, ubrany w profesjonalny strój, zajrany kolarstwem górskim, pasjonat, chce wyjść na trening. Kobieta mu pewnie marudziła, że fajna pogoda, chodźmy na spacer. Spędźmy ten czas trochę razem. No ale ten. Cała zima spędzona na trenażerze. Kręcąc w domu przed wentylatorem. Chciał wyjść po prostu potrenować i wyszło dobry przykład, tak jak się nie robi, ponieważ jeżeli jedna osoba jest tam na jakimś poziomie w danym sporcie, to nie zabiera się drugiej połówki tak jakby z marszu, nie? Można iść gdzieś tam, nie wiem, na płaskim się pokręcić, ale nie na jakichś trasach, bo to raczej się mijasz celem i żadna osoba tak naprawdę nie ma z tego korzyści, bo ani on nie potrenował, a ta po prostu wkurzona. Fajne właśnie, jeżeli na przykład takie właśnie pod ostrym treningu, takie jazda na regenerację czy coś, to wtedy jak najbardziej można wziąć drugą połówkę i mieć fan razem, ponieważ nam wtedy jako osobom trenującym nie zależy na tym, już mamy swój trening zrobiony i nie zależy nam na tym, żeby się trzymać wedle planu, więc możemy tak rekreacyjnie sobie w pierwszej strefie jeździć. A i nasza druga połówka jest zadowolona, bo wtedy jeździmy razem. To jest też trochę tak jak na przykład motocyklem, kiedy jeździmy motocyklem, nie wiem, ścigaczem i chcemy jakby zachęcić tą drugą swoją połówkę, żeby jeździła z nami. No to kiedy kobieta ma po raz pierwszy jedzie za plecak na tylnym siedzeniu motocykla, zasuwamy 200 km na godzinę i na jednym kole, ponieważ to wtedy nie ma sensu, po prostu ją zrazimy do tego, nie? Ale jeżeli ją weźmiemy jako ten plecak na tylne siedzenie i będziemy jechali powoli, spokojnie, to może to przynieść obusieczną korzyść. Tak samo jak biegałem jeszcze kilka lat temu, to po właściwym treningu, jaki miałem w nogach, tam 15 km, mój trening był zrobiony. To wtedy dołączała do mnie druga połówka i robiliśmy te kilka dodatkowych kilometrów razem. I to było fajne, bo jakby mogliśmy to robić jednym tempem i nikt jakby nie musiał na nikogo czekać. I było całkiem przyjemnie. Właśnie tak należy to robić, trzeba zarażać pasją. Trzeba tak to robić. Nieważne z której strony patrzymy, ja to akurat mówię ze strony faceta w porównaniu do kobiety, ale też równie dobrze może być w drugą stronę. Czyli jak kobieta ma jakąś pasję, to może zarażać faceta. Może nie zarazić tak totalnie, ale mogą tak na przykład tego może jakby wykorzystać w jakiś sposób do treningów i mogą w pewnym stopniu mogą ten czas miło spędzać razem. Nie myśląc o jakichś innych dziwnych pierdołach, tylko po prostu wydzielając dopaminę wspólnie. A więc podsumowując, cieszcie się swoją pasją, zarażajcie ją inne osoby, ale wprowadzajcie te osoby po prostu w sposób kulturalny do swojej pasji. To jest najważniejsze, ponieważ bardzo łatwo można. I to jest najważniejsze, ponieważ
bardzo łatwo można kogoś zniechęcić do danej czynności, nie? I taka osoba później ma na przykład traumę. Nie wiem, jeżeli pies będzie atakował małe dziecko, to to dziecko już później będzie miało się trudno pozbyć tej traumy, więc zarażajmy swoją pasją, ale róbmy to w sposób, wprowadzajmy te osoby, nieważne kto to jest, w sposób jakby delikatny do tego. Idź sobie tam pojeździ, fajnie, spoko. Jeździ pół roku na przykład, czy biegaj pół roku. Jak później się zobaczy, jeżeli się zarazisz tym, to sam będziesz chciał więcej.